Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli mu: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Kiedy w Adwencie słuchamy czytań z księgi proroka Izajasza mówiących o czasach ostatecznych, przychodzi do głowy takie pytanie, czy dzisiaj ludziom mówi coś jeszcze w ogóle ta nazwa Królestwo Boże? Bo tak naprawdę jest to jeden z głównych tematów i myśli Adwentu. Królestwo Boże, czy to jest w ogóle realne, czy to jest jakaś fikcja, czy to jest jakiś termin taki techniczny, wymyślony przez Kościół? Przyznajmy, że my, którzy bywamy w Kościele, uczestniczymy często w Eucharystiach, słuchamy Słowa, z tym terminem się spotykamy dosyć często. Dla wielu ludzi jednak, a może nawet dla większości, to słowo brzmi pusto, ono nic nie znaczy. Królestwo Boże, trochę tak jak słowa chwała Boża czy chwalić Boga, to też dla wielu nic nie znaczy. Te słowa są tak jak zeszłoroczny śnieg, są tak odległe im, jak to mawia Psalm 103, wschód od zachodu. Jest taki film, być może niektórzy z nas go oglądali, Królestwo Niebieskie, który opowiada o czasach średniowiecza i o tym, jak rodziła się idea wypraw krzyżowych. To były czasy, kiedy chrześcijanie za wszelką cenę chcieli bronić, chronić grobu Chrystusa w Jerozolimie, która stała się oficjalnie królestwem chrześcijańskim, przed Saracenami, czy przed muzułmanami. I ten film pokazuje, że to Królestwo Niebieskie to była taka rzeczywistość, którą można było wywalczyć, taka idea tych chrześcijan, wywalczyć siłą, jakimś atakiem na tych Saracenów albo obroną przed nimi. Rozumiano je na sposób polityczny bardziej i ten tytuł Królestwo Niebieskie w tym kontekście brzmi tak trochę przewrotnie, kiedy popatrzymy na to, czym on jest naprawdę w Biblii czy w Ewangelii. Królestwo Boże to jest rzeczywistość kulminacji dziejów człowieka, dziejów świata. W teologii mówi się, że jest to czas przyszłego wieku, który zapanuje przy ponownym przyjściu Jezusa na ziemię. O tym jego przyjściu mówi się w co najmniej 300 miejscach w całym Nowym Testamencie. Natomiast sam termin Królestwo Boże pojawia się w Nowym Testamencie około 82 razy, czyli jest to bardzo ważny termin. U Mateusza tylko pojawia się w formie Królestwo Niebios. Te czasy ostateczne, które będą następstwem przyjścia Chrystusa na ziemię, o dziwo opisuje, jak wspomniałem na początku, prorok Izajasz. Już w Starym Testamencie, 800 lat jeszcze przed pierwszym przyjściem Chrystusa,
I on kreśli obraz tego Królestwa Bożego bardzo optymistycznie. Będzie to czas powszechnego szczęścia. Czytamy, że władcy ciemięscy zostaną obaleni, pokorni zostaną wywyższeni. Głusi odzyskają słuch, niewidomi wzrok, smutni radość, biedni będą się cieszyć z obfitych darów Bożych. Zło w każdej postaci zniknie ze świata. Izajasz mówi, że nie będzie już szyderców, mówiąc dzisiejszym językiem tych hejterów, tak modnych obecnie. Nie będzie przekupnych sędziów, nie będzie fałszywych świadków. Zniknie cierpienie, choroby, śmierć. Zapanuje powszechny pokój, pojednanie między ludźmi i Bogiem. Miłość stanie się jakąś realną siłą i faktem i zapanuje absolutna radość w sercach ludzi. Cały Nowy Testament opowiada, że to Królestwo Boże, czyli ta rzeczywistość, o której tu mówimy, zaczęła się urzeczywistniać w czasach i przez osobę Jezusa Chrystusa. On przyszedł na ziemię i rozpoczęła się nowa era. Można powiedzieć, że ten przyszły wiek, ten, który ma zapanować po jego drugim przyjściu, czy przy powrocie na ziemię, on już wkroczył do naszej rzeczywistości. Stał się faktem. I to królestwo cały czas już trwa. Znakiem tego królestwa, domyślamy się, były cuda Chrystusa. One były takimi demonstracjami, pokazami tej nowej rzeczywistości, że naprawdę nastąpiła zmiana, że te czasy już jakby nadchodzą. Zresztą Chrystus sam mówi do apostołów, Królestwo Boże wśród was jest. Albo mówi, idźcie i głoście, przybliżyło się do was Królestwo Boże. To są jego jedne z pierwszych słów. Dzisiejsza Ewangelia jest jakby ilustracją tego, o czym mówię. Jezus uzdrawia niewidomych. Tak naprawdę to jest właśnie jeden z objawów, przejawów, znaków tego, że to królestwo już się zaczęło. Tak naprawdę też wiemy, że przebaczanie grzechu przez Chrystusa ludziom, zwalczanie jakichś złych mocy, uzdrawianie, wskrzeszanie umarłych, uzdrawianie chorych były, można powiedzieć, normalnymi w kontekście Chrystusa znakami zapoczątkowania przez Niego tego królestwa, które, tak jak mówię, trwa do dzisiaj. W pełni objawi się nam przy ponownym przyjściu Chrystusa, ale cieszymy się, że możemy już dotykać tej rzeczywistości, bo przecież te uzdrowienia się nie skończyły. Chrystus zostawił nam tyle łask i tyle możliwości, zostawił nam sakramenty, zostawił możliwość spowiadania się, czy odzyskiwania zdrowia duchowego. Naprawdę mamy Mu za co dziękować. Ale tak gdy patrzymy na tych niewidomych z dzisiejszej Ewangelii, możemy powiedzieć, że oni są uosobieniem nas wszystkich i tych ciemności, o których wspomniałem na początku mszy. Bo nikt z nas nie jest do końca idealny, święty. Zawsze nosimy w sobie jakieś złoża grzechu, czyli ciemności. Widzimy w tej Ewangelii, że Jezus nie od razu usłyszał tych proszących Go uzdrowienie, nie od razu zareagował na ich błaganie. Wysłuchał ich i uzdrowił dopiero wtedy, kiedy weszli za Nim do Jego domu, tam, gdzie On się zatrzymał.
I tu jest jakby odpowiedź na jedno z takich ważniejszych pytań, które krążą przez całe życie po naszych głowach, sercach. Dlaczego Bóg nie zawsze od razu wysłuchuje naszych próśb, naszych modlitw? To jest to jakby to meritum dzisiejszego przesłania, tych czytań, czyli tego, jak to Królestwo się przez Chrystusa w nas dokonuje, objawia, przez nas jakoś, przez nasze serca przechodzi. Ta sytuacja mówi, że Bóg nie zawsze od razu nas wysłuchuje, bo po prostu chce, byśmy jak najczęściej, jak najwięcej, jak najbliżej przychodzili do Niego, żebyśmy się przybliżali, właśnie byśmy się stali nawet Jego domownikami. On zaprasza nas do swojego Królestwa, które przez wiarę i przez Jego bliskość już się w nas urzeczywistnia. Amen.